7 minut pozostało do godziny 9. Polska na dzień dobry weekend. Proszę Państwa, burza nad Warszawą całkiem spora, więc przynajmniej widzowie ze stolicy są przytrzymani przy ekranie przez warunki pogodowe. Mam nadzieję, że dłużej zostaną też z nami. A my przenosimy się teraz na Ukrainę, do Żytomierza. Tam nasz kolejny gość, ksiądz Andrzej Policht, salezjanin. Szczęść Boże. Szczęść Boże. O tym, jak wygląda sytuacja w Żytomierzu, o planach budowy nowej szkoły, porozmawiamy za chwilę, ale najpierw zobaczmy okiem kamery, jak wygląda codzienność. Alarm przeciwpowietrzny. Chyba 7 albo 8 dzisiaj. Wchodzę do piwnicy. Najważniejsze dla salezjanów to praca z dziećmi i młodzieżą. To zawsze wpływa na psychikę, szczególnie dzieci, gdy musieli ojcowie pójść na front, gdy słyszały bombardowania, gdy uciekały do schronów. Dlatego dla tych dzieci chcemy zorganizować coś, co może im pomoże po części o tym zapomnieć, bo wszystkim się zapomnieć nie da. Takie kolonie, czas wakacyjny, czas, w którym będziemy starać się razem z nimi poprzez zabawę, poprzez gry, poprzez także wspólne dyskusje, wspólne wędrówki, wspólną modlitwę, tworzyć atmosferę wspólnoty, atmosferę domu, atmosferę rodziny. Jest to ogromny problem. Gdy towarzyszyliśmy w naszej szkole, gdy przybiegały do schronu pod szkołą, bo każda szkoła także budowała schron, wtedy widzieliśmy w ich oczach właśnie tą niepewność, widzieliśmy to ogromne cierpienie, ten strach przed tym, co będzie. Co będzie, ponieważ jakaś rakieta przyleciała nad Żytomierzem. A dziecko podstawowym pragnieniem jest być bezpieczne, być w ramionach ojca, być w ramionach matki. Да. Это не странно звучало бы? Яночка. Так, тихо. Как вы переехали границу? Потому что я хочу, чтобы папа приехал к нам. Да, там много, действительно, большие, то есть, ну, из-за того, что, как бы, да, что у меня... Спокойно, 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 спокойно. А я говорю, что мне нужно ехать организовать гуманитарную помощь. Придет свое время, и вы к нему приедете. Не он к вам, а вы к нему приедете. Moi drodzy, jestem teraz na lotnisku. Wiele ludzi już zaczyna wyjeżdżać gdzieś na wakacje, na urlopy. Niestety dla ukraińskich dzieci i młodzieży w tym roku tych wyjazdów nie będzie dużo albo nie będzie wcale. Z różnych przyczyn ci młodzi ludzie nie mogą sobie pozwolić na takie wyjazdy albo nawet na wakacje wewnątrz kraju, wewnątrz Ukrainy, bo tam toczy się wojna. Нехай тебе, Вікторія, благословить самогутний Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Давай, все буде добре. Тише мене. Кого ще поблагословити на дорогу? Олег, Гала, приписати там. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować salezjanom z Krakowa i takiej wspólnocie Dobrego Samarytanina z Nowego Jorku. Podziękować Paulinom z tak zwanej amerykańskiej Częstochowy za wszelką pomoc, która ma naprawić, można powiedzieć, ten problem i dać możliwość dzieciom, aby się naprawdę oderwać swoimi myślami, czasem nawet sercem od tej wojny i odczuć naprawdę ciepło. Bardzo tego potrzebują. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagają naszym dzieciom w tym i bardzo serdecznie zachęcam do współpracy. Jak Ciebie zawód? Można mieć pełną maszynę, dzieci rodzi można. Otwieramy bagażnik, a w bagażniku jest tutaj, proszę ja Ciebie, klient. Proszę bardzo, elegancko. Jak się jechało? Dobrze? Cały autokar z małym dzieckiem nawet. Normalnie, sama radość. Tu jest rodzinka, którą dowieźliśmy. Bardzo fajna rodzinka z dziećmi. Musieliby kilometrami iść, a dojechali elegancko. Patrzcie na te małe dzieci biedne, zagubione z rodzicami. Wszystko to do Polski jedzie normalnie. Zachciał się po tej wojnie. Kuku! 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 Kuku!
Salezjanie to przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą. To po prostu bycie razem z nimi i bycie dla nich. Dlatego w Żytomierzu chcemy w lipcu dwie duże półkolonie dla takich dużych grup, 120-150 dzieci, zorganizować w naszej szkole na Bohuni. Dlatego serdecznie z góry dziękujemy za te plany. Dziękujemy Małgosi, Grzegorzowi i wam wszystkim, którzy się w to angażujecie. A także wszystkim, którzy chcą nam pomóc w sposób materialny, bo jak wiemy, Ukraina przeżywa teraz także kryzys gospodarczy, żeby coś zrobić, coś na wysokim poziomie, coś dla dzieci, no to trzeba po prostu także poszukać środków. I obiecujemy modlitwę. Modlitwę i uśmiech dziecka, bo ten uśmiech dziecka często jest największą zapłatą. I ten czas najbliższy jest czasem, w którym będziemy wspólnie razem tworzyć cywilizację miłości, o którą prosił Jan Paweł II. Cywilizację miłości. I pierwsze pytanie mam do księdza, bo chcieliśmy sobie umiejscowić dla tych, którzy może nie znają dokładnie mapy Ukrainy, powiedzmy, że Żytomierz, duża miejscowość, 140-150 km na zachód od Kijowa, ale od północy też podobna odległość, może 170 km, granica z Białorusią. Widzieliśmy tu dużo łez, widzieliśmy obrazy wojny. W jakim stopniu Żytomierz został dotknięty przez wojnę? Na początku wojny, wiadomo, gdy została cała Ukraina zaatakowana, Żytomierz również, więc spadły pociski w różnych miejscach. Szczególnym takim momentem było, gdy spadł pocisk na szpital, na porodówkę, na szpital, który zniszczył tam piętra, a szpital zszedł do podziemi i dalej funkcjonował. Czy dokładnie 4 marca spadł pocisk na szkołę w centrum Żytomierza. Także szkoła, gdzie uczyło się 1000 uczniów, prawie 200 pracowników, została zupełnie w gruzach. Także ta szkoła jest praktycznie mówiąc całkowicie w likwidacji i od podstaw trzeba budować nową. Także jakieś 3,5 tygodnia temu w okolicach jakby Żytomierza, w okręgu tak zwanym żytomierskim, spadło dużo proporcjonalnie, bo 40 pocisków. Więc są to jakby takie ciągle ataki, wiadomo, nie jest to ten front, który był pod Kijowem, czyli pierwszy miesiąc, gdy była ta realna niebezpieczeństwo zajęcia, także i Żytomierza, bo szli oczywiście Rosjanie całym frontem, teraz to się przesunęło, ale są ciągle takie jakby to niebezpieczeństwo, gdzie rakieta czy zostaje wyszczelona z Białorusi niedaleko nas, czy z Morza Czarnego, która leci w jakimś kierunku, no to ona powoduje alarm. I ten alarm my jesteśmy zobowiązani, wiadomo, wsadzić do piwnic, do schronów, które musimy przygotować. Więc ciągle ci ludzie mają za głową to, że w każdej chwili ten alarm może być. Są takie specjalne aplikacje. I dlatego ci, którzy szczególnie mieszkają, że tak powiem, w różnych częściach Żytomierza, no mają określone, konkretne jakieś schrony, do których powinni schodzić. Te alarmy zaczynają się często o 4 nad ranem i tak dalej. Także jak nauczyciele nieraz później przychodzili na półkolonie nasze, no to widać było, że rano się musieli budzić, że ten stan w kondycji jest słabszy. Także ciągle mamy to niebezpieczeństwo realne, a szczególnie dzieci, które są na to uczulone, które słysząc syrenę alarmu, bo wszystkie także mają aplikacje w komórkach, po prostu muszą na to reagować. Więc to niebezpieczeństwo jest z jednej strony realne, dlatego że nikt nie wie, gdzie ta rakieta uderzy, a powiedzmy front już jakby jest troszkę oddalony. A czy zapytam, czy dużo osób wyjechało z Żytomierza, bo tak z doświadczenia wydaje się, że wiele osób dorosłych zostałoby w swoim mieście, gdzie nawet czuje się bardzo niebezpiecznie, ale takim motorem do wyjazdu było właśnie to, żeby chronić dzieci. Tak, w pierwszym etapie wojny, gdy był ten eksodus taki wielki, no to z Żytomierza wyjechało prawie połowa ludzi. Żytomierz był miastem blisko 270 tysięcznym, więc 130 tysięcy wyjechało. Teraz obecnie nie znam jakby takich dokładnych danych, ale spora grupa na przykład z naszych dzieci, gdzie setka wyjechała za granicę, już powiedzmy 60 kilka wróciło, więc jakby ci ludzie wracają, no bo wiadomo, że wracają do swoich domów, do swoich mieszkań, przede wszystkim do swoich rodzin tam, gdzie żyli. Także ten eksodus był duży, on teraz jakby troszkę się cofa, czyli ci, którzy wyjechali i jakby za granicą już nie chcą przebywać, wracają z powrotem. No i wracają pewnie też w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, bo rozumiem, że 1 września dzieci normalnie wracają do szkół.
Tak, mamy nadzieję, ale żeby wróciły dzieci do szkół, musi być spełnione kilka warunków. Pierwsza sprawa to musi być wyremontowany i odebrany przez komisję tak zwany schron pod szkołą. Często te stare szkoły, te piwnice, które mają być za schron, no, nigdy nie były remontowane. My na przykład teraz w te wakacje cały czas remontujemy piwnicę, aby przygotować ją do pobytu dzieci, czyli żeby była jakakolwiek wentylacja, żeby było bezpieczeństwo, żeby mogły też tam przebywać, bo warunkiem jest nawet to, iż nawet jak będzie pół dnia alarm, to my lekcje prowadzimy w schronie. Mhm. Więc teraz na to, już tak powiem, wymaga od nas logistyki pewnej. No i wtedy, jeżeli rodzice się zgadzają i jest warunki do przebywania podczas, powiedzmy, alarmu są spełnione, wtedy można otworzyć szkołę. Porozmawiamy chwilę o planach budowy kolejnej szkoły, właśnie planach, które mają Salezjanie. Są już, jest miejsce, jest teren, jest ziemia, są projekty. Czy dużo jeszcze przeszkód stoi na budowie, na drodze do budowy tej szkoły? No to jest na pewno początek. My się już staramy od roku czasu. My o szkole myśleliśmy, już tak powiem, na rok przed wojną. Obecnie mamy ziemię, którą przekazało miasto. Dość ładna ziemia, ponieważ jest to za Politechniką w centrum Żydomierza. Nawet paradoksalnie ciekawe, bo na tej ziemi w okresie międzywojennym był sierociniec dla sierot tych rodzin, których rodzice zginęli w I wojnie światowej i prowadziły to siostry zakonne. Potem komuniści to zabrali, stworzyli tam jakieś inne dzieła i teraz paradoksalnie właśnie ta sama ziemia, która była dla sierot wojny pierwszej, jest przekazana już Salezjanom, jest taki teren ogrodzony. Mamy tak zwany projekt koncepcyjny, nad nim pracujemy. Mamy także już wstępny kosztorys. No i ruszamy w świat szukać możliwości wybudowania szkoły. No bo jeżeli chcemy pomóc krajom trzeciego świata, czy tam, gdzie są wojny, tam, gdzie jest rzeczywiście gospodarka słaba, tam, gdzie trzeba dźwignąć całe społeczności, no nie ma lepszego pomysłu. Nie ma lepszego pomysłu, nie ma tańszego, bardziej trafnego, bardziej skutecznego, jak po prostu wykształcić pokolenie ludzi młodych. Dać młodzieży do ręki możliwość, aby sami o sobie stanowili. Przerwać jakby ten kryzys poprzez to, że oni sami zaczną tą ziemię przerabiać, sami zaczną na własne życie pracować. No poświęcam 10, powiedzmy, lat, 12 na wykształcenie młodego człowieka, on potem przez 30-40 lat sam jakby zarabia na siebie. No więc nie widzę lepszego sposobu. Ksiądz Bosko, który właśnie dwa wieki temu, który nie zauważył problem młodych ludzi, i problem, że mają, że tak powiem, kłopot z tym, że nie mogą mieć wykształcenia, że plątają się po ulicach. I to jest jakby nie do przebicia. Właśnie rozpoczął od oratorium, od szkoły, dawał im do ręki kompetencje. I to jest chyba zaś ten kierunek najbardziej trafny. Więc szkoła, którą budujemy raz, nawet jak dużo kosztuje, przez dziesiątki lat kształci tysiące młodych ludzi. I to jest efekt potem długoterminowy. No właśnie, ja nie znam sytuacji na Ukrainie. Nie wiem nawet, czy ta szkoła Salezjanów jest szkołą niepubliczną, ale z takich doświadczeń polskich wiem, że rodzicom bardzo zależy na tym, żeby posyłać dzieci do szkół katolickich. Po pierwsze dlatego, że wychowują w wartościach, a po drugie poziom nauczania zwykle jest no, dużo wyższy niż w takiej zwykłej rejonowej szkole, przeważnie. Natomiast znam też przypadki osób niewierzących, które z powodu tego, że i poziom jest dobry, no i są wartości pewne, niekoniecznie katolickie, ale wartości w ogóle, zwracana jest uwaga na wychowanie człowieka, dążą do tego, żeby do takich szkół prowadzonych przez zakony zapisywać dzieci. No to w świecie słowo katolicki ma swoją markę. Pamiętam kiedyś rozmowę z kardynałem Grocholewskim, już święty pamięci, który był odpowiedzialny za uniwersytet, za szkolnictwo w Komisji Papieskiej. I on mówił, że po prostu słowo katolicki kojarzy się z pewną marką. I nawet gdy niektóre uniwersytety chciały mieć to słowo katolicki, żeby mieć lepszą markę, lepszą popularność, a nie przedstawiały katolickich wartości, no kłóciły się z nim, aż wręcz nawet sądziły, żeby to słowo mieć, bo wiedzieli, że po ileś tam procent więcej będą mieć studentów. Więc to katolicki jednak w tym szkolnictwie czy w uniwersytetach jest w praktyce
ma swoją markę, jest doceniany. My oczywiście mamy ten przydomek katolicki, Salezjańska Szkoła Don Bosco w Sesfit to jest wszechświat, taka jest nazwa, ale oczywiście kierujemy nie tylko do katolików, kierujemy do chrześcijan, nawet tych, co poszukują, dopiero są w trakcie szukania drogi, dlatego na pewno w naszej szkole nawet nie będzie przewagi katolików, będą inne także religie. Na koniec zapytam jeszcze, jak udały się półkolonie, bo nie wiem, czy co roku się odbywają, ale w tym roku są specyficzne, są specjalne, bo pozwalają dzieciom zapomnieć o tym horrorze wojny, który za oknami, nawet jeżeli nie co dzień, to jednak wojna cały czas trwa. No, półkolonie bardzo ładnie się udały. Myśmy w tym roku przeprowadzili, mimo wojny i tak dalej, 6 turnusów różnych akcji półkolonijnych, kolonijnych. 4 turnusy w Polsce. No tu teraz wczoraj na przykład przyjechała grupka dzieci z Żytomierza, które tu nie muszą w nocy się budzić, bo jest alarm. Więc jakby dla nich to jest na pewno odpoczynek bezpieczniejszy. I to jest już ostatnia, szósta edycja. 2 kolonie w czerwcu, 2 półkolonie duże, także w sumie ponad 200 dzieci brało w nich udział, plus nauczyciele, plus wolontariusze. W samym Żytomierzu ci, co nie mogli wyjechać. No i to rzeczywiście ładnie się udało od rana do wieczora. Miało taki troszkę wymiar patriotyczny i religijny, także żołnierze, którzy także niedaleko nas są, praktycznie my byliśmy w trakcie, gdy oni się zbierali, bo u nas także jest część jednostki wojskowej, nawet przyglądali się, gdy śpiewaliśmy hymn ukraiński i tak dalej, widzieli to, że tak powiem, to zaangażowanie się dzieci. No i to pomogło nam dotrzeć do większej też grupy rodziców, którzy pragnęli tych półkolonii i nas nawet zmusili do tego, żebyśmy to organizowali, mimo niebezpieczeństwa. Wiadomo, że zachowywaliśmy wszystkie środki takie, jakie wymagało bezpieczeństwo. No i teraz 2 kolonie w Polsce. Ostatnio właśnie będziemy kończyć za 8 dni. To wszystko jest bardzo ważne. Ja jeżdżę tam od lat 12 na półkolonie, kolonie i wiem, jak bardzo taki czas kolonijny wpływa pozytywnie na dzieci, jak dzieci tego potrzebują i na to czekają. Na koniec jeszcze takie trudne pytanie, czy patrząc na dzieci, na młodzież, czy dzieci przyzwyczaiły się już do tej rzeczywistości wojennej, czy to jest jednak zawsze każdego dnia szok i strach? No trudno się przyzwyczaić, dlatego że nawet znam nauczycieli, dorosłych ludzi, którzy po prostu spotykam ich i oni mówią, że no była ciężka noc, ciągle jakby to z tyłu głowy jest, że nie wiem, jaka będzie następna noc, a dwa, że też lęko najbliższych, bo trzeba wiedzieć, że przecież bardzo dużo ojców, braci, powiedzmy wujków, dziadków służy w wojsku. Jak ktoś ma kogoś w wojsku, realnie na froncie, no to o czym myśli? Myśli o tym, czy wróci. Myśli o tym, czy ma bezpiecznie. No i często oczywiście dostają te wiadomości, że po prostu już nie wróci. Dlatego oni ciągle jakby żyją w tym strachu. Wojna jednak jest ciągłym takim stresem. Mimo to, że my bardziej się przyzwyczajamy, że jest wojna w telewizorze. Ale nie mają wojny w telewizorze. Oni mają wojnę w każdym dniu, gdy jest alarm, gdy przelatuje rakieta. To jest dla nich, że tak powiem, realne niebezpieczeństwo. My tutaj patrzymy w telewizji i widzimy, że coś tam gdzieś zbombardowali. A oni myślą, czy nie zbombardują nas. Dlatego to są sytuacje na pewno zupełnie inne. I chciałem też ważną rzecz powiedzieć, bo w tej dobie przyzwyczajania się mediów i tak dalej, musimy pamiętać, że my chrześcijanie kierujemy się miłością. A miłość, jeśli nie wymaga, jeśli nie jest, powiedzmy, dla nas trudna, to nie jest miłością. Miłość mierzy się wielkością ofiary. Więc my nie kierujemy się tkliwością, nie kierujemy się filantropijnymi, tylko, powiedzmy, pobudkami. My miłujemy drugiego człowieka, bo widzimy w nim brata, bo widzimy w nim Chrystusa. I to musi nas kosztować. Jeśli ten uchodźca nas kosztuje realnie, to znaczy, że kochamy go miłością chrześcijańską. Jeżeli nie, to jest po prostu, jakby nie ma tej miłości, jaką miłował Chrystus. I dlatego o tym pamiętajmy. Miłość jest po prostu kosztowna i nie bójmy się angażować, nie bójmy się dawać z siebie i nie czekajmy na to, aż ktoś to inny zrobi. Bardzo dziękuję za rozmowę i za ten apel na końcu. Ksiądz Andrzej Polich, to salezjanin z Żytomierza, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże. I Państwu też życzę pogodnej soboty. To wszystko, co w poranku Polska na Dzień Dobry Weekend w Telewizji Republika przygotowaliśmy, ale proszę zostać z nami. Za chwilę magazyn filmowy Piotra Goćka.